Kontynuujemy naszą podróż. Odwiedzamy ekologiczne gospodarstwo Moniki Mrowińskiej w gminie Łask w województwie łódzkim. To nie tylko jedna z głównych laureatek jednego z plebiscytów, kobieta przedsiębiorcza województwa łódzkiego. Społeczna działaczka, była sołtyska, ale przede wszystkim rolniczka i propagatorka ekologicznego stylu życia. Działa z pasją i z sukcesem prowadzi swój biznes, choć to dla niej właściwie nie interes, a misja. Dodajmy, zielona misja. Pani Moniko, skąd u Pani miłość do wsi? Jak to się wszystko zaczęło? Pochodzi Pani z rodziny rolniczej? Tak, tata był ogrodnikiem, dziadek był ogrodnikiem, a ponieważ byłam jedyna, więc też zostałam ogrodniczką. Pani Moniko, kiedy Pani śpi? Bo Pani robi tyle rzeczy naraz i wszystko robi doskonale. Była sołtyska, działaczka izby rolniczej, radna, no i przede wszystkim rolniczka ekologiczna. To prawda, że tego snu jest mało, ale chyba pozytywne nastawienie do życia daje mi energię i siłę. Energiczna rolniczka. Tak jest. I ekologiczna żywność daje mi tą siłę. Monika Mrowińska na swoim terenie była i jest propagatorką ekologii. Najważniejsze jest dla niej współgranie z przyrodą. Kiedy przyszła ta decyzja, będę prowadziła gospodarstwo ekologiczne? Ta decyzja przyszła wtedy, kiedy się przeprowadziliśmy na wieś i to małe było gospodarstwo i gdzieś obejrzałam w telewizji program o ekologii. To bardzo mnie zainteresowało. Był to rok 2001, gdzie jeszcze wtedy naprawdę było mało gospodarstw i mało wiedzieliśmy na ten temat. Co Państwo macie w gospodarstwie? W czym się specjalizujecie? Specjalizujemy się w uprawie pomidorów. Nasze pomidory są bardzo słynne i w Łodzi wszyscy czekają na nie z utęsknieniem. Rzodkiewki, sałaty, papryki, ogórki, no praktycznie cały asortyment warzywniczy. Jak Pani dociera do klientów? Ponieważ ja już zajmuję się ponad 20 lat uprawami ekologicznymi. Od pierwszego roku życia? Ci klienci powoli się zjawiali. Najpierw to były małe sklepy, a teraz już są bezpośredni klienci. Nie ukrywam też, że dużo pomógł nam Facebook, media społecznościowe, gdzie pokazujemy nasze gospodarstwo, nasze uprawy i klienci są zadowoleni i wtedy właśnie tak do nas trafiają. Czy to jest teraz trochę tak, że konsumenci chcą wiedzieć, skąd pochodzi ten pomidor, ten ogórek, chcą znać jego historię, miejsce, gdzie rośnie? Tak, jak najbardziej. I muszę Pani powiedzieć, że przypomniała mi Pani to, że w tym momencie, kiedy ja zakładałam to gospodarstwo ekologiczne, właśnie ja chciałam, żeby te moje warzywa były utożsamiane ze mną, że to są moje warzywa i żeby klienci czuli się bezpiecznie, tak? I że mogą przyjechać, zobaczyć, dotknąć, powąchać. A pachnie tutaj naprawdę pięknie, jest pięknie, ale pracować też trzeba. Praca pewnie jest niełatwa. Tak, zgadza się. Praca jest bardzo ciężka i wymaga wytrwałości i takiego pozytywnego nastawienia, bo różnie bywa, tak, z uprawami. Gospodarstwo posiada certyfikat produkcji ekologicznej od 2004 roku. Oferuje głównie warzywa, ale także zioła i sezonowe owoce. Pracy w takim gospodarstwie jest mnóstwo. Szklarnie, tunele wymagają ciągłego zaangażowania i uwagi. Wyobraża sobie Pani teraz robić coś innego, jakby zarzucić to prowadzenie gospodarstwa ekologicznego, czy jednak by Pani czegoś brakowało? Na pewno by mi czegoś brakowało. Nie wyobrażam sobie. Mimo tylu trudów, ale myślę, że to jest to, co chcę robić. W każdej pracy są takie momenty oczywiście trudne, ale też takie momenty, na które czekamy i które kochamy. Co Pani najbardziej lubi robić tutaj w gospodarstwie? Najbardziej uwielbiam wiosnę, kiedy na dworze jest taką wczesną wiosnę, kiedy na dworze jeszcze jest zimno, a w tunelach już są pierwsze takie zielone rozsady i to jest taki najprzyjemniejszy moment, bo to wiąże się też z nadzieją, z czymś nowym i daje energię i uśmiech na twarzy. A czy tak jak każdy rolnik lubi Pani patrzeć, jak rośnie? Tak, jak najbardziej. Codziennie przybiegam rano i patrzę, ile już urosło. Ale zapytam teraz, czy tata jest zadowolony, że Pani kontynuuje jego dzieło? Tak, bardzo. I bardzo. Dumny. I dumny jest oczywiście. No. I zawsze jeszcze mi powtarza, że jego tata na pewno też jest dumny. Nigdy go nie znałam, ale był bardzo takim zapalonym ogrodnikiem i
na pewno zadowolona. Ogrodnictwo w sercu. No, tak jest. Określenie ekologiczne warzywa to nie tylko chwyt marketingowy. Warzywa, które mogą uzyskać taki tytuł, muszą spełniać pewne wymogi. Do ich upraw nie używa się żadnych sztucznych nawozów, chemicznych środków ochrony przed szkodnikami, czy też mechanicznych metod odchwaszczania. Dodatkowo rolnik chcący uzyskać certyfikat o ekologii uprawy musi przestrzegać ekorolniczych standardów Unii Europejskiej, dokumentować stosowne środki i działanie produkcyjne, a także poddać się kontroli prowadzonej przez upoważnioną jednostkę certyfikującą. Nie bez powodu zatem ekologiczne warzywa są uznawane za lepsze od zwykłych dostępnych na rynku. Warzywa z ekologicznych upraw posiadają unijny znak certyfikowanego produktu rolnictwa ekologicznego – zielony Euroliść.